Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, jest 24 września 2024 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Oto informacje, które przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Paweł Pytlarczyk, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w resorcie przemysłu, został odwołany. Pracował w departamencie od 2012 roku. Nowy dyrektor to Paweł Gajda, znany z Nuclear.pl, ekspert i zwolennik atomu. W tle jest jednak raport Najwyższej Izby Kontroli o programie jądrowym szykowany na koniec roku. Narodowe Centrum Badań Jądrowych podaje, że jego eksperci opracowali koncepcję polskiego badawczo-demonstracyjnego reaktora wysokotemperaturowego HTGR Pola. Ma być on bazą do reaktorów komercyjnych wykorzystywanych w polskich zakładach przemysłowych. Szwedzki Northvolt tnie zatrudnienie przez problemy. Nadzieja Europy na własne baterie nie będzie jednak zwalniać w Polsce. Ogłoszona dziś decyzja nie dotyczy gdańskich zakładów Northvolt 2. Kontynuujemy rozmowy z potencjalnymi partnerami strategicznymi, podaje Northvolt. Chemikaliowiec Ruby błądzi po tym, jak nie został wpuszczony na cieśniny duńskie. The Times of Malta zaprzecza, jakoby udawał się na Maltę. Jest uszkodzony, a 20 tysięcy ton saletry na jego pokładzie mogłoby zamienić niejeden port z przyległościami w ognistą kulę. Niemiecki Volkswagen rozpoczyna 24 września negocjacje ze związkiem zawodowym IG Metall wobec spekulacji na temat zamykania fabryk tej firmy w Niemczech. Strona społeczna nie chce słyszeć o cięciach wydatków w obliczu kryzysu. Uniper wystawia na sprzedaż najnowszą elektrownię węglową w Niemczech, czyli Datteln 4. Chętni mogą się zgłaszać do 18 października. To warunek uzyskania pomocy publicznej rządu. Firma Rio Tinto dalej zamierza budować największą kopalnię litu w Europie. Chce to zrobić w Serbii pomimo protestów ekologów. Przypomina, że lit jest potrzebny do transformacji energetycznej. Ta kopalnia dałaby surowiec milionowi baterii rocznie. Europejscy producenci stali mieli według Financial Times zaapelować do Komisji Europejskiej o ochronę rynku przed zalewem taniej konkurencji z Chin. Za mały popyt w państwie środka sprawi, że wyeksportuje w tym roku ponad 100 milionów ton stali, najwięcej od 2016 roku. Jest subsydiowana przez Pekin według ArcelorMittal, czyli firmy znanej z Nowej Huty w Krakowie. Rosyjskie stacje benzynowe sprzedają benzynę AI95 z marżą minus 4 ruble na litrze przez spadek cen hurtowych. Te mogą jednak wzrosnąć przez remonty rafinerii po atakach dronów Ukrainy. Zakaz eksportu benzyny obowiązuje do końca 2024 roku. Pekin wspiera Moskwę. Interfax podaje, że Chiny zwiększyły import ropy z Rosji o ponad 25% w sierpniu. Wcześniej pojawiły się wieści o zwiększeniu wykorzystania gazociągu Siła Syberii do 30 miliardów metrów sześciennych rocznie w 2024 roku. Departament Handlu USA zaproponuje przepisy blokujące import i sprzedaż określonych systemów łączności do samochodów pochodzących z Chin i Rosji, jako zagrażających łańcuchom dostaw w Ameryce i bezpieczeństwu. Amerykanie obawiają się, że te systemy łączności pochodzące z Chin albo Rosji pozwolą tym reżimom kraść dane i przejmować kontrolę nad pojazdem. Donald Trump zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, zatrzyma Inflation Reduction Act. Po co dawać znowu przewagę Chinom? Pyta sekretarz energii Jennifer Granholm w Financial Times. Izrael poinformował o atakach na 1600 instalacji Hezbollahu w Libanie, w tym wiele w Bejrucie. USA wysyłają dodatkowy kontyngent wojska na Bliski Wschód i próbują odwieść Tel Awiw od ofensywy lądowej. Tymczasem ropa Brent niewzruszona tanieje poniżej $74 za baryłkę. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj. Następne oczywiście jutro. Zapraszam już teraz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.